Czyli jak już wiemy, że w pierwszym roku, kiedy zacząłeś już wyciągać wnioski z tego, powiedzmy, sezonu startowego, to sukces osiągnąłeś, a w latach po późniejszych miałeś kolejne sukcesy? Powiem tak, w 2008 roku po zakończonym sezonie, powiedzmy dwa miesiące po zakończonym sezonie lotowym, ktoś włamał się do moich gołębników, nie? I zostały skradzione wszystkie samice wdowy i wszystkie gołębie z rozpodu, nie? Także po prostu zezłościłem się strasznie. No, ale to też było też spowodowane, jak tak pokazywałeś, miałeś 40 któregoś gołębia z lotu któregoś, tak? Było dość o nim głośno. Miałem gołębia rocznego, który po prostu był najlepszym gołębiem w oddziale i pierwszym, drugim gołębiem był bodajże, jeśli chodzi o całą punktację w kombine. Był to jako roczny gołąb, ten gołąb plasował się 5 razy w pierwszej piątce w jednym sezonie w okręgu, nie? Z lotów, nie? Różnych. Nie? No i w tym samym też roku był 45 z narodowego lotu Mozak. To jest na jakim dystansie lot? Około 500 km, nie? Do mnie. I ten. I to była jedna sprawa. Druga sprawa była taka, że też. Jeśli chodzi o mistrzostwo, to do ostatniego, najdłuższego lotu w sezonie wyprzedzał mnie hodowca, który tam po prostu, powiedzmy, 40 lat lotuje, jest tam ich chyba trzech w kupie, nie? Wyprzedzali mnie o tam 12 punktów, nie? Na ostatnim locie, do ostatniego lotu, nie? No i myśmy najdłuższy lot w sezonie z miejscowości Bergerac we Francji, lot około 1000 km. I po prostu musiałem mieć trzy gołębie pierwsze, żeby po prostu złapać punktów tyle, nie? Żeby wygrać z nim, nie? No i tak się też stało, nie? Po prostu włożyłem na ten lot trzy gołębie i odbiłem pierwsze trzy w pierwszym dniu. Nikt nie miał gołębi, tylko ja miałem te trzy właśnie, co dałem, no. I tak przeskoczyłem go, powiedzmy, nie? O punkcik, nie? To się ucieszył. No, on ucieszył się bardzo, bo do niego zadzwoniłem jeszcze, jak odbiłem, bo te gołębie mi siadły w minucie w ogóle, nie? I zadzwoniłem do niego i grzecznie zapytałem, hello, jak tam, czy masz już jakieś gołębie, nie? On się zaśmiał i mówi, nie, co, tych gołębi nie ma, jutro dopiero gdzieś rano, około godziny 6, 5 mogą zacząć przychodzić, nie? Pierwsze gołębie, nie, bo jest ciężko, nie? Ja mówię, ja mam trzy gołębie, no i sygnał się urwał, nie? No i tam podobno grillem po ogródku rzucał, nie? Z tego co wiem, nie? No to taka mała historia skąd była, się nie? Bierze ta niechęć Brytyjczyków do Polaków? No tak, to później się tak zaczęło, nie? Z początku było fajnie, głaskanie, hello, my friend, a później było, nie będę mówił co, nie? I ten, i to tak było, nie? Ale tak ogólnie są bardzo przyjaźni, nie? Hodowcy angielscy, nie? Pomocni, bardzo fajni ludzie. Czyli jak zakończyłeś już tam lotowanie po tej nieszczęsnej kradzieży, to gołębie przyniosłeś do Polski, tak? Nie, gołębie tam jeszcze miałem przez półtorej roku nielotowane i tak się wahałem się, co robić, czy tam po prostu zaczynać znowu, czy wracać do Polski, coś tutaj z tymi gołębiami robić, wiadomo, mieszkam tam pracuję, prowadzę swoją działalność gospodarczą, no i ciężko mi jest po prostu zakończyć coś tam i wrócić tutaj, nie? I tak stopniowo próbuję to wdrażać tutaj, nie? Postanowiłem w końcu, że jednak zacznę tutaj, spróbuję podzielić moją pracę w Anglii z lotowaniem gołębi tutaj. Zobaczymy, jak to się będzie. To się nazywa pasja, nie? Tak, dokładnie. Zobaczymy, jak to się będzie po prostu rozwijać, nie? W pierwszy roku jestem zadowolony, super. Udało się, wywalczyliśmy tego mistrza oddziału na młode tutaj, nie? W Ząbkowicach. Mam nadzieję, że najlepszy, następny, ten, czyli 2004, będzie, 2014, przepraszam, będzie jeszcze lepszy, nie? No, zobaczymy, jak to się będzie, ten, czy to mi się uda pogodzić, nie? Tutaj właśnie jeszcze teraz poprosimy kolegę Krzysztofa Szkolnego, bo nie pamiętam, czy na początku kolegę przedstawiłem, ale myślę, że tak. Żeby, jak już mówiliśmy o lotowaniu w Anglii, to może teraz też powiemy troszeczkę o tych gołębiach rozpłodowych, które tutaj kolega posiada w Polsce. Może też pokażemy, jak jeżeli kolega będzie chciał, to gołębniki, w jakich je trzyma, no i powie nam też jeszcze tutaj troszeczkę może o swoich planach związanych z tą hodowlą. No jeśli chodzi o gołębie, tak jak wspomniałem, no, w większości są to gołębie Roland Jansen, Lindlauf i Maiken van Lind. Z tego względu, że po prostu uważam, że jeśli chodzi o hodowlę, to są jedyne z najsilniejszych gołębi i najszybszych gołębi w ostatnich latach, jeśli chodzi o Belgię, Holandię, w ogóle Europę, nie? I tak na tych się oparłem. A ja z przyzwyczajenia z tego z Anglii, że koncentrowałem się bardziej na tych lotach narodowych, po prostu próbowałem zakupywać gołębie tylko i wyłącznie po gołębiach, które zdobywały pierwsze konkursy na lotach narodowych przy dużej ilości gołębi. Nie? I tak
uzbierałem trochę tych gołębi, jest tutaj w moim gołębniku około 40 paru gołębi bezpośrednio po zwycięzcach lotów narodowych, czy to braci Lindlaff, czy Michaela Van Lith, czy Rolanda Jansena. Większość tych gołębi przywiozłem dopiero w tym roku, teraz w tej zimy, bo po prostu bałem się je przywozić tutaj, nie, jeśli chodzi o ten, bo wiadomo, to są bardzo ciekawe gołębie. No i tak chciałem spróbować, czy to się sprawdzi w tej Polsce, nie tutaj u nas te gołębie, nie wiadomo, inny klimat, inny ten, i część gołębi została przywieziona w tamtym roku, poparowane zostały tam, sprawdziły się, poleciały, zrobiły wyniczek jakiś ten, tego mistrza oddziału, nie? No i jedziemy dalej, nie, zobaczymy co będzie, dowiozłem tych gołębi więcej, po prostu to co miałem, nie, tam została już hodowla całkowicie zakończona. Został zbudowany tutaj gołębnik rozpodowy, w którym właśnie te gąbki są, nie? No i będziemy po prostu wychowywać to, próbować tutaj lotować to, nie? Ale tam z tego co wiem, to kibicować będziesz miał komu, bo chyba kolega Mariusz z kolegą Romanem, tam się postaramy kiedyś odwiedzić w Anglii, oni tam budują gołębnik, w tym roku będą tam chyba też lotować, tak? A no tak, no kolegów mam tam trochę, jeśli chodzi o polskich hodowców, nie? Bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy wyjechali z Polski i założyli po prostu swoje życie i swoje nowe życie, można powiedzieć, w Anglii. I wiadomo, te gołębie to jest taki po prostu baksyl, nie, że po prostu jak ktoś już to złapał tutaj za mutka, nie? Cudów nie ma, musi cudów tam nie też ma, mieć. Musi po prostu wrócić, nie? I co by nie robił, robi tylko pod te gołębie, nie? No i tak, znam, jest bardzo dużo hodowców, którzy zaczynają hodowlę, można powiedzieć, i latają też w Anglii, nie? No i jednym z nich jest właśnie Mariusz, nasz kolega, który i Roman, tam też jest jeszcze jeden chłopak, który po prostu budują gołębnik, teraz chłopaki nie i będą tam... No my tutaj przez telefon rozmawialiśmy, że się postaramy do nich też przyjechać, bo tutaj wstępnie rozwaliliśmy rozmowę odnośnie zamontowania u nich właśnie tego systemu AMC polskiego, a tutaj u kolegi Krzysztofa, może teraz przejdziemy do gołębników, nam kolega pokaże parę takich swoich perek, jeżeli chce. No czemu nie? No to można, zobaczmy. Oczywiście. No. Poczekaj jeszcze, Krzysztofko, widzimy. Tutaj ma kolega taki box, to są takie, widzimy, gołębie szpaki w większości, widzę. No tak, tu są głowę i szpaki widzę. No tu są gołębie Rolanda Jansena, po prostu są dzieci tych jego zwycięzców, nie? Rode Bingo, Klein Neosa, Super Quakera 12, 11, no to są bardzo ciekawe gołębie. Ogólnie Roland Jansen lotował w sprincie, się specjalizował, nie? Był okrzyknięty nawet król, jest dalej okrzyknięty królem sprintu w Belgii. Nie? Co mogę powiedzieć o tych gołębiach? No, wspaniała budowa, wspaniałe upierzenie. Nawet zostały docenione przez Pita de Verda też, że po prostu jeśli chodzi o muskulaturę i ten, i upierzenie tych gołębi, nie? Są bardzo zawzięte gołębie również, nie? Kiedy rozmawialiśmy w domu, opowiadałeś o lotach na wspólnych gołębnikach, które twoje gołębie brały też udział, tak? Wspólne gołębniki, w tym roku... Któreś z tych brały? Nie. Nie, tych gołębi akurat nie brały udziału, ale mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że w South Afryce, tam w tym $1 million race, pigeon race, nie? W RPA, hodowca z Kuwejtu, i to w tym roku też był w pierwszej dziesiątce kilka razy na poszczególnych lotach i nie pamiętam dokładnie, jak chcę skłamać, na locie finałowym, jak on tam stał, ale też ładnie. No i właśnie z tych gołębi Roland Jansen, nie? Ja tych gołębi osobiście jeszcze nie próbowałem, nie? Na wspólnych gołębnikach, ale w tym roku mam zamiar spróbować w Polsce na trzech, może czterech różnych gołębnikach wspólnych. I możliwe, że do Afryki też pojadą któreś z tych gołębi, bo też w tym roku będę dawał do Afryki gołębie na wspólny gołębi. Nie? Także zobaczymy, jak to... Rozumiem. Zobaczymy, co wybierzemy, nie? Jak to powiem, nie? Dobrze. A oprócz, no co, no to... jeśli chodzi o wspólne gołębniki, no to są tu gołębie też ze wspólnych gołębników, że tak powiem, tak jakby po zwycięstwach wspólnego gołębnika w South Afryce, bo są tu to gołębie Helmuta Klasa. To jest taki znany niemiecki hodowca, który właśnie bardzo dużo gołębi daje na te specjalizuje się gołębniki. W gołębnika, tak. No to taka ciekawostka w tym roku, jeżeli tam hodowcy, którzy mniej śledzą ten wspólny gołębnik w Afryce, no to w tym roku w locie finałowym na ponad 3000 gołębi, gdzie ten finał jest bardzo ciężki co roku, przyleciało tylko 50 parę gołąbków.
No i on miał w tej 50, w tej 40 piątce powiedzmy miał 3 głębie, nie? A zapakował tam po prostu 5 głębi, także to coś mówi, nie? No i nie tylko te gojemniki, nie? On na różnych innych gojemnikach na świecie zdobywa czołowe nagrody, nie? No i tu mam kilka tych jego głębi, nie tylko jego, bo jeszcze tu mam kilka innych głębi, które też się nadają powiedzmy na te wspólne loty, wspólne gojemniki, nie? Mam tu Alberta Derwy, syna olimpijczyka tego Dezon, też z tego tam coś wychodziło na tej wspólnej gojemniku, z Gavi van Denabella, z Bitsmana mam tutaj gołębie, nie? One też bardzo, bo Gavi van Denabella też w jednym roku tam ładnie stał na tej Afryce, na tym locie, nie? Także zobaczymy, coś z nich wychowamy. No i z Michaela van Inta wam tu dołączyłem, postaram się, bo to wiadomo, Michael, to on, jeśli chodzi o te loty, ciężki, średni dystans, jego gołębie najlepiej sobie radzą, jeśli chodzi o loty narodowe w Belgii, no i postanowiłem jego gołębie tutaj włączyć, które mi tak mi się sprawdziły na lotach ogólnie u mnie, nie? I uważam je za twarde gołębie i dadzą sobie raczej radę na wspomnianym gołębniku o Afrykę, jeśli chodzi, bo o Polskę, to nie wiem, zobaczymy, to będzie taki test, że tak powiem. A te gołębie, które miałeś młode w tym roku, co zdobyłeś tytuł mistrza, to właśnie miałeś wyhodowane po tych gołębiach, co tu masz, czy innych jeszcze? Tak, nie, to miałem po gołębiach Roland Jansen, po tych szpakach, nie, i po gołębiach Lindow, które tam mam, nie, z dalej, nie? Które takie, bo jakiś tytuł najlepszego lotnika oddziału te gołębie miał? Nie, bo sytuacja z tego typu, żadnego tytułu mistrza, boże, mistrza tego, lotnika oddziału nie było. Gołębie siadały bardzo równo, zmieniały po prostu się, nie? Aha. Raz te, nie było takiego ten. No i dwa loty mieliśmy takie, że tam nie będę opowiadał historii, ale tam mieliśmy historię na przylocie jednym i drugim, że po prostu przyleciało więcej gołębi niż się odbiło, tak powiem, nie? No i to tak może się potraciły te konkursy, że tak powiem, nie? Ale nie ma co się załamywać, gołąbki ładnie leciały równiutko, super przelatywały, nie? Także ten, jestem bardzo zadowolony. Czyli to stado wyrównane takie masz bardziej? Bardzo wyrównane stado, no i jeszcze nie były gołębie zaciemniane w ogóle w tamtym roku, nie? Bo jeszcze gołębnik nie był do tego przystosowany, teraz w tym roku był już gołębnik przystosowany do zaciemnienia. Będziemy zaciemniać te gołębie, uważam, niektórzy hodowcy myślą, że to troszeczkę za późno, bo raczej powinno się zaciemniać niby gołębie z grudnia, ale uważam, że nie ma żadnej różnicy. Jeżeli będą gołębie z kwietnia, tak samo hodowcy mogą je, w mojej opinii, zaciemniać. Sprawdziłem to lotując w Anglii, nie ma żadnego problemu, gąbki się szybko pierzą i tyle, i można super nimi polatać, nie? Także będę je zaciemniał po prostu. No, w tym momencie gołębie zostały poparowane, i także młode gołębie dopiero będą, powiedzmy, w połowie kwietnia i ten. No i będziemy i tak je zaciemniać, tak będę je zaciemniał, żeby po prostu porywalizować, nie? Dodać im troszeczkę szybkości, że tak powiem, nie? Czyli tutaj po tych gołębiach, które pokazałeś i w kolejnym boksie, przejdziemy sobie do następnego zobaczyć. Tutaj też jeszcze, przepraszam, że przerwę ci, zobaczmy, kolega ma na ścianie zdjęcia gołębi, które mamy od Herbotsa akurat, tu widzimy. No są gołębie Michaela van Linta, to są rodzice, a to są dzieci tych gołębi, nie? Że tu jest na przykład syn Amandy, drugi narodowy konkurs Wisi. To jest ta matka jego, nie? Śmieszna sytuacja, bo ona w ogóle siadła pierwsza na gołębniku Michaela, ale jej następny gołąb, Anita, był to olimpijski gołąb, przyleciała jako druga, ale odbiła się jako pierwsza, nie? I to tak... Bo tak się zdarza. Tak się zdarza, no ale mimo to miał pierwszego i drugiego gołębia z lotu narodowego, nie? Także w tym samym dniu, nie? Także super wynik, nie? Także to, tu mamy syna jej, nie? Jest tutaj w gołębniku i innych też. Tutaj, jak powiedziałem, tu są u mnie w rozpodzie gołębie po gołębiach, które zdobywały pierwsze konkursy, pierwsze bądź drugie konkursy z lotów narodowych, nie? I to są gołębie właśnie z Windlauf i Mike and Van Lint. Czyli po tych doświadczeniach, co tam z Anglii wyniosłeś, teraz hodując tutaj gołębie w Polsce, się nastawiasz na taki system właśnie zbliżony bardziej do angielskiego, czy taki tradycyjny polski, czyli tą jakość też, że tak powiem, te sukcesy osiągać jakością lepszą gołębi i mniejszą ilością, czy jakiś inny system sobie wymyślić chcesz? Znaczy system, jeśli chodzi o to, mój system jest tego typu, że żeby nie mieć dużo gołębi, jeśli o to chodzi, nie? Tutaj jest bardzo dużo gołębi, jeśli chodzi na dzień dzisiejszy, czyli po prostu łamię sam swoją powiedzmy zasadę, nie? Dlaczego tych gołębi jest tu tyle? No po prostu kocham te gołębie, jestem pasjonatem ich i po prostu jak jadę do któregoś z tych hodowców, co wcześniej byłem, i jest okazja, że można nabyć dziecko po jakimś jego z tych hodowców czempionie, po prostu go biorę, nie? I tak po prostu, żeby mieć, o, kolekcjoner gołębi. Niektórzy kolekcjonują obrazy, niektórzy samochody, ja kolekcjonuję gołębie, nie? No,
rozumiem. Takiej zasadzie, nie? A wracając do tej kolekcji, to teraz te to są też koledzy, kolego Rolanda Jansena, dalej gołębie? Tak, to są gołębie Rolanda Jansena, dokładnie. Aha, to samo. I to są praktycznie wszystkie dzieci zwycięzców. Jak tu jest córka, gołębia Rode Bingo, jest tam na wcześniejszym zdjęciu ten gołąb, nie? Mhm. 5 razy pierwszy konkurs, nie? No i większość tych gołębi to walił takie konkursy, powiedzmy po 5 pierwszy i tak dalej, nie? Są tu też gołębie po Kleinej Osie, takim gołębiu Rolanda Jansena, który był najszybszym gołębiem w Belgii w sprincie w 2006 roku. Był to najszybszy gołąb w Belgii, nie? I tutaj poniósł, też są dzieci. No co mogę powiedzieć? A tamte dalej? To są te inne Lindelaufa? Tu są gołębie Lindlauf, braci Lindlauf i Mike and Valint, nie? Tu są, bo ja spróbuję w tym roku skrzyżować ze sobą. No i to są, wiadomo, to są pary po prostu gołębi, czy samiec, czy samica, dziecko gołębia, pierwszy konkurs narodowy, tam w takiej zasadzie, nie? No i tu, wiadomo, tu są tu gołębie, powiedzmy, ogólnie mam z Lindlaufa, jeśli chodzi o Lindlaufa, taka ciekawostka, mam troje dzieci z gołębia Wonderboy, taki gołąb był, też tu jest na zdjęciu, tam troszeczkę dalej. Który straszliwie przekazywał po prostu te cechy tej szybkości, nie? Jeśli chodzi o ten. I na tych gołębiach został zbudowany ten, powiedzmy, gołębnik praktycznie Lindlauf, braci Lindlauf, nie? No i to po prostu te gołębie Lindlauf, jeśli chodzi o Lindlauf, to osiągały straszliwe wyniki, nie? On demolował tam tych swoich rywali, nie? Tak z ciekawostki, na narodowym locie z Orleanu, bardzo prestiżowy lot, na którym było 130 tysięcy gołębi, miał pierwszy, drugi konkurs, no i tak dalej, czwarty, szósty, ósmy, aż do 15, powiedzmy, nie? Także straszliwie to robił, nie? Straszliwie te gołębie leciały, nie? No i też był dwukrotnie czempionem Holandii, jeśli chodzi o sprint i middle distance, nie? Średni dystans i krótki dystans, nie? O Lindlaufie mówimy, czy o Lindlaufie? Te gołębie też tu w Polsce koledzy łepy, tutaj nawet nie tak daleko od ciebie też mają. No mają, tak wiem, że mają tam, z tego co wiem, mają tam jakieś wnuki tych zwycięzców, nie? Wydaje mi się, nie wiem, bo nie znam osobiście hodowców, ale na pewno są z nich bardzo zadowoleni. Bo... No i sukcesy mają, bo w tym roku w Mistrzostwie Polskim mają bardzo wysokie miejsce. Został nam jeszcze ostatni boks, o co nie mówiliśmy o nim. Ostatni boks to też są gołębie Lindlauf. Lindlauf. I tu mamy jeszcze taką ciekawostkę, bo tam nawiązując do Mariusza, nie? Stefan Rey. Bardzo ciekawy gąb. Taki agresywny jest tutaj? Oj, no, on agresywny no bardzo nie jest, bo to jest dziaduś, ale jest. Skłopał.